Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. W dzisiejszym materiale chcę poruszyć temat związany z serwisowaniem samochodów. Dość często pytacie mnie o to, jaki serwis polecam, nie wiem, w Ząbkowicach czy gdzieś. No powiem Wam szczerze, nie jestem w stanie na takie pytanie w prosty sposób odpowiedzieć, gdyż nie znam wszystkich serwisów w całej Polsce. Ale mogę dać takie pewne wskazówki i rady też na swoim przykładzie. Nie korzystam tylko i wyłącznie z jednego serwisu. No dobra, teraz korzystam już z jednego, ale wiele tych serwisów też wcześniej się przewinęło. Jeżeli mówimy o autach nowszych, takich do 3-5 lat, nie ukrywam, warto takie auto serwisować w ASO, ponieważ jeżeli mamy założenie, że chcemy to auto sprzedać na przykład po okresie zakończenia leasingu, po 3, 4 czy 5 latach, czy po spłacie kredytu, zawsze lepiej będzie to wyglądało, jeżeli będzie to auto serwisowane w ten sposób i często okazuje się, że nowe auta są na tyle skomplikowane, szczególnie chodzi mi tutaj o silniki chociażby hybrydowe, gdzie nie jeden nieautoryzowany serwis, jakiś taki przydomowy serwis na dobrą sprawę sobie z tym, z czymś takim nie poradzi, ponieważ nie ma doświadczenia w naprawie takich samochodów. Ale to, co mogę doradzić, taki punkt dla ASO, nawet jeżeli macie starsze auta, 5, 6, 7 czy nawet 10-letnie, a wcześniej, na przykład, nie wiem, na przykład przed sprowadzeniem była ta historia tego auta udokumentowana, róbcie sobie to w swoim zaprzyjaźnionym warsztacie, ale wypatrujcie takich okazji, bo czasem się okazuje, że jest promocja na wymianę oleju, jest promocja na nabicie klimatyzacji tam za 120 zł w ASO. Warto wtedy pojechać. No ponieważ po pierwsze zrobimy to w miarę normalnej cenie, a po drugie będziemy mieli wpis w książce serwisowej. Może nie tyle, że jest to aż taki typowy serwis, chociaż będzie to wbite, no ale będzie dodatkowo też udokumentowany przebieg, więc warto na to zwracać uwagę. Przy starszych autach, no wiadomo, serwisowanie w ASO może okazać się niekorzystne dla nas finansowo, z tego względu, że może przerosnąć wartość pojazdu. Roboczogodzina różnie jest od 100 zł do 160 w markach premium. Jeszcze jest ta roboczogodzina o wiele droższa, więc wtedy warto zastanowić się, gdzie takie auto można w innym, niezależnym warsztacie serwisować. Jak szukać takiego serwisu? Powiem Wam tak, powiem z własnego doświadczenia. Pierwsze, polecenie znajomych. To jest chyba najlepsza rekomendacja. Jeżeli znajomi polecają, są z tego zadowoleni, warto wtedy taki serwis rekomendować. Też później dalej, no i sprawdzić to na własnej skórze. Drugie to są fora internetowe, aczkolwiek różnie z tym bywa. Czasami okazuje się, że właściciele danych serwisów no sami dość dużo piszą na takich forach i nie do końca może być to miarodajne, ale ja polecam jeszcze trzecią formę. Jeżeli się okaże, że będziecie któregoś razu w ASO, w autoryzowanej stacji obsługi danej marki, warto porozmawiać z jednym, drugim czy trzecim mechanikiem. Uwierzcie mi, że bardzo duża część tych mechaników prowadzi swoje niezależne po godzinach warsztaty. Mają dobrą wiedzę, dobre przeszkolenie i przede wszystkim łatwiej im jest wyłapać niuanse przy konkretnej marce, przy konkretnym modelu, bo to jest niezwykle istotne. Dlatego ja doceniam multiserwisy, które mają naprawdę no też już spore doświadczenie, ale fajnie, jeżeli jest to jakiś serwis, który skupia się na konkretnych autach, szczególnie przy tych takich bardziej skomplikowanych pracach. Wtedy na pewno mogą mieć o wiele większe doświadczenie. Nie mam wiedzy motoryzacyjnej, czy zawsze stawia mnie to na straconej pozycji. Nie, nie do końca. Powiem Wam szczerze, że to nie zawsze znaczy, że takie małe serwisy muszą nas oszukiwać, że nie wymienią jakiejś części, włożą inną, też jakąś tam uszkodzoną. Podam przykład z życia teraz. Na Pomorzu jeden autoryzowany serwis obsługi zaznaczył na fakturze, że został wymieniony filtr oleju, jak i olej, po czym się okazało, że silnik się zatarł, a olej był stary, jak ustalił rzeczoznawca, więc może się to zdarzyć. Zdarzyć, dużo powiedziane, każdemu, ale wcale na takiej straconej pozycji nie stoimy, nie musimy mieć do końca aż takiej wiedzy, nie musimy się specjalizować we wszystkim, zawsze to powtarzam. Jeżeli jedziemy do takiego serwisu, warto ustalić z góry zakres napraw, ustalić zakres też kosztowy, bo to, żeby później się nie okazało, że przyjdziecie, a ta faktura urosła z 400 zł do 1600, bo serwisant przy okazji zauważył, że jest parę innych podzespołów do naprawy, no i już bawmy się, idźmy na całego, ten pan na pewno ma kasę, więc warto na coś takiego wydać. Z góry ustalamy takie informacje, jeżeli zdarzy się coś nagłego, co należy wymienić podczas naprawy, prosimy o kontakt telefoniczny. Również nie krępowałbym się zadawać dużo pytań. Nie musimy być w każdej wiedzy, tak jak mówiłem, profesjonalistami. Zadajmy jakiekolwiek pytania związane z tematem, jeżeli cokolwiek nas newralgicznego gdzieś tam interesuje. Nie widzę przeszkód
po tym, żeby po takim serwisie poprosić o podniesienie maski, żeby pokazać, co dokładnie zostało wymienione, sprawdzić, czy faktycznie takie coś znajduje się na fakturze. To są nasze ciężko wydane pieniądze i też oczekujemy 100% rzetelności i mamy prawo wiedzieć. Ustalamy właśnie priorytety, bo nieraz okazuje się, że kupimy auto z drugiej ręki, no w niezbyt dobrej kondycji. Różnie z tym bywa, no czy żeśmy tego nie zauważyli, czy może mieliśmy pełną wiedzę na ten temat. No i warto ustalić priorytety, jakie kwestie w pierwszej chwili wymieniamy. Warto umówić się z serwisem, że w tej chwili skupmy się na przykład na rozrządzie, bo wymaga pilnej wymiany. Zwróćmy uwagę na zawieszenie, a chociażby nabicie klimatyzacji zostawmy sobie na trochę później. Ja zawsze podkreślam, że warto mieć taki bufor bezpieczeństwa przy zakupie samochodu. Warto mieć taki bufor dodatkowych kwot, które możemy wydać na właśnie jakieś nieokreślone, bliżej, nie wiem, awarie, czy po prostu rzeczy, które wyjdą podczas przeglądu. No i taka ostatnia kwestia, części oryginalne czy zamienniki. Ja tej kwestii poświęcę na pewno odrębny materiał, z tego względu, że to jest na tyle rozbudowany wątek, że warto przyjrzeć mu się bliżej. Jedno, co mogę powiedzieć, są takie elementy, których nie chciałbym zamieniać na części zamienne. Takie jak chociażby uszczelka pod głowicą. Tutaj koszt rozebrania całej głowicy jest na tyle spory, że no, mimo wszystko wolałbym włożyć tą uszczelkę droższą. Ale to wcale nie znaczy, że części zamienne są gorsze. Części zamienne niejednokrotnie wychodzą z tej samej linii, wychodzą z tej samej fabryki, są tylko montowane w innych opakowaniach i wcale nie znaczy, że są po prostu gorsze. Ale też jest dużo zamienników właśnie jakichś tam chińskich półproduktów i tutaj trzeba mieć też sporą wiedzę, żeby wiedzieć, czy warto kierować się na dany zamiennik, czy nie. No i tutaj dużą rolę odgrywa właśnie dobry, polecony serwisant, któremu możemy po prostu zaufać i zdajemy się na jego doświadczenie. Dlatego poszukujmy serwisów, właśnie tak jak mówiłem, z polecenia, czy rozmawiajmy w ASO, może ktoś właśnie serwisuje auto i starajmy się serwisować samochód u jednego mechanika, bo jeżeli jest sprawdzony, to on już stopniowo zna historię naszego samochodu. Jemu już łatwiej jest coś więcej powiedzieć o naszym aucie. Fajnie, jeżeli taki serwis prowadzi taką wewnętrzną książkę. Coraz więcej serwisów wydaje takie książki, gdzie mamy wpisywane swoje własne naprawy. To też pomaga przy późniejszej odsprzedaży samochodów, gdzie mamy wszystko też udokumentowane. Może nie jest to książka z ASO, ale w moim przekonaniu wcale nie jest gorsza. Więc jeżeli macie dobre serwisy, takie, którym ufacie, też podzielcie się w informacjach, bo ja powiem tak, nie ogarniam całej Polski, a może też wielu osobom jesteście w stanie pomóc, które obejrzą ten materiał i zastanawiają się, gdzie można takie auto serwisować. Okej, to na dzisiaj będzie tyle, pozdrawiam Was, trzymajcie się, hej!